Dzień dobry. Będziemy właśnie grać w grę, która nazywa się Harry Potter and Insygnia Śmierci. Kurwa, już nawet nie wiedziałem, w co gram. Dobra. Pad odpalony. Kurwa. Dobra. Lecimy dalej. Aquamenti. Tu. I tu. Kurwa, głowa mi boli. Dobra. Ron Weasley. Zmierzamy w stronę Hogwartu właśnie. Zniszczyliśmy naszyjnik, tego pucharu nie zniszczyliśmy, z tego co... Bo nie mamy w sumie czym, nie mamy miecza Godryka, więc... Nie ma czym. Tak, dwa zostały. Dwa zostały z tej listy, no i ten pucharek mamy. Dobra. Mamy mojego śmiesznego Vipena. Co zrobimy? Chciałem zobaczyć, ile zostało. Są śmierciożercy. Kurwa! Bro, te mordy. W kota się zmieńmy i kotem kopmy. Jak będzie w kot... No kurwa, w kota napierdala. Najlepsze wyjście. No walka w tej grze to jest... Miód. Kurwa, miód. Pierdolę tych śmierciożerców i te kruki zajebane. Nie wkurwia was to? Bo mnie niemiłosiernie. Kurwa, nic nie można zrobić. Bo latają te śmierciożerce całe. Przestali. Wreszcie przestali. Patrzcie, robimy animację i jesteśmy niewrażliwi. Pajączka mamy. Pajączek to nie było coś takiego na kręgosłup? Ronald potrzebny w tej chwili. Dobra, skąd będę miał... Tu jest. Wybaczcie na chwilę. Dobra, gdzie to było? Tutaj. To jest uczeń. Nie.
To jest po prostu typ z lodem, kurwa. Myślałem, że też ucznie od razu. W każdym poziomie mamy jednego do uratowania. Ja pierdolę. To jest brat Dumbledora. Tak, Dumbledore ma brata. Oberforth, chyba tak. A ty przejdź. Przejście z Hogsmeade do Hogwartu. Także jesteśmy z powrotem w Hogwarcie. To jest pokój życzeń? Jak my nie mam? Raczej tak. Ponoć tutaj właśnie śmierciożercy uczą, każą znęcać się nad pieszczakami za pomocą jakiegoś krucjatus i tak dalej, korupcja wszechobecna. Dyrektorem został Severus Snape. I no... Nieciekawie się dzieje. Dobra, co mam z tym zrobić? Według to... Neville wstał. Weasley. O, jest ta... Jak ona się nazywała? Romilda Vane. Cała. A nie, to ta... Nie, pojebało mi się coś. Już sam nie wiem. Yo. Dobra, i ostatnia osoba do obudzenia, a jest to... ni chuja, nie wiem. Lee Jordan? Ale Lee Jordan nie był starszy? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że on był w wieku Freda i George'a. Oni są dwa lata starsi, tak? Nieważne, nie wiem. Harry chce pomocy ze znalezieniem diademu Rowena Ravenclaw. Walczymy z jednym albo z drugim. Są nauczyciele, tak? W książce było tam opisane, jak oni się nazywają. Ja wam nie powiem, bo nie wiem. Jacyś po prostu... śmierciożercy. Ale coraz ciężej się walczy z tymi przeciwnikami, w sensie jedno kliknięcie to jest większy opór już teraz. I prawdopodobnie będzie jak z Bellatrix, że mam... A, tam. Mam ich pokonać, ale głównym przeciwnikiem faktem jest Snape, tak? Ojeju. No nic twórczego, mega. Czyli pod tytułem jebnij go... szafą. Pewnie znowu potem odpali mi się walka z nimi.
A nie, po prostu. Myślałem, że jeszcze te pachołki będą całe. Tyle? No, jeszcze walka. I 4 HP. Ja pierd. Dobra. Redukt to? Nie. Klikam jak najszybciej. Nie ma czasu do stracenia. Mogłem się magałego zmienić. To chyba pierwsza okazja w ogóle w grze, żeby się w nią zamienić. W filmie było tak, że McDonagall w sumie przepędziła Snape'a z tego. Z Hogwartu, więc mają powiedzmy trochę czasu, aby kupić czas. Dobra, jesteśmy w Hogwarcie. A jeszcze pamiętam, jak rozmawiałem tutaj o tej podróży, którą odbędziemy, szukając tych horcruxów. Znaczy w sumie faktem nie mówiłem o horcruxach bezpośrednio, ale między wierszami tak. Troszeczkę się tu zmieniło, co? Troszeczkę tak. Względem gry, no to fajne urozmaicenie, tak? Rozumiem, że każdemu mam coś dać, tak? A przygotowania do walki, do obrony Hogwartu. Wszystkie czary od dawna mamy. A, dobra. Tu leżą te rzeczy. Jak się okazuje. Ten browara chce. I kwiatki. Gdzie są kwiatki? Są kwiatki. A, także nic trudnego. Serio, jak sobie zwizualizuję przejście gry na 100%, to ten let's play... miałby 70 odcinków. Bo jeszcze bym musiał znać receptę na przejście wszystkiego na raz. A skoro wszystkie odcinki zajmują tyle odcinków. Jest takie prawdopodobieństwo, że to będzie ostatni odcinek, więc nawet nie będzie 28, więc byłoby 27 łącznie, więc o jeden mniej niż sumowane start. Wypierdolona trochę i tak dalej, ale pomocna dziewczyna, nie? Ona skąd się tu wzięła, szczerze? Jej w Hogwarcie nie było. Nieważne. Nie wnikam. No nie. Raczej chmura to tu. A nie. Jak się okazuje, to chmura tu. Tu ptaszek. A tu słoneczko. No to okulary, tak? Będzie. Tak. Mhm.
Nargle. To się chyba tak nazywają. Te niewidzialne stworki, które ponoć wchodzą przez nos i uszy i te D, i te P, i tak w ogóle. I reduktor. Praktycznie klocków nie wyleciało z tego, znaczy monet. Kość ma. Dłoni. Aha. Takie buty. Tak, 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 tak. Aha, dobra. Mamy to. O nie. Liczy się to, prawda? Jeśli przerwę tak animację. Ale nie byłem chyba nigdy w tym miejscu po Hogwarcie, no raczej nie wiem. Jakiś oczyszczalnik prawdopodobnie. Zapełni się całość? Tak. Nagle w magiczny sposób, jak wcześniej pojemność się zwiększała o jakiś tam stopień, to teraz zwiększała się bardziej. Chodzi mi o proporcje zachowane. Kurwa. To jest konewka, prawda? O, starczyło wody. Bałem się, że będę musiał na ratę. Rowena Ravenclaw. Córka założyciela. Czy tam założycielki. Albo to ona jest założycielką, nie wiem, kurwa. Helga, Helga Ravenclaw, tak? Nie, Helga Hufflepuff. Rowena Ravenclaw. A to jest... To jest córka, tylko ona się nie nazywa Rowena. XD. Na początku nie chciała, znaczy wiecie, to jest skrócona, bo na początku w filmie było tak, że nie chciała powiedzieć. Bo zaufała wcześniej Tomowi Riddlowi i zbezcześcił ten diadem, czyniąc tego Horcruxa. Seamus i Neville. Seamus. Wiecie, jak ja kiedyś mówiłem? Sinus, kurwa. Sinus. And cosinus. Yo. Dobra, Fredem and Georgem to my nie jesteśmy. Mamy jakąś łopatę śmieszną. Do kopania, jak widzę. Patrzcie, ale w ogóle są na przykład postacie takie jak ten... No, w tej grze akurat postaci takich, którymi możemy sterować, to nie ma ich za dużo. Dobra. Coś tu zjebałem chyba. Czy nie? Aha, takie buty. Podłożyć trzeba to.
Serio się udało? Naprawdę się udało? Dobra, bo się zaczynam gubić powoli. Zejdźmy tutaj najpierw. Właśnie. Nie no, myślę, że na 100% będę potrzebował jeszcze jednego odcinka. Że to nie ulega żadnej wątpliwości. Kurwa, mógłbyś tu zostać, człowieku. Ej, czekajcie, ja... A, jestem głupi, 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 głupi. Takie buty. I tutaj odhaczę się to od razu. Ja myślałem, że właśnie jedna osoba będzie musiała to, wiecie, robić. A druga będzie biegała. Pajączek. Ej, nie jest łatwo to obrysować. Znaczy, my sterujemy analogiem tak właściwie tylko. Ale no. Najtrudniejszy chyba z tych ridiculusów. Nie, to nie jest ridiculus. To jest... No chyba też coś na R. Defendo, przepraszam, Defendo. XD. Co się kurwa tu dzieje? Co się kurwa dzieje? I ostatni będzie. Sporo końsików mamy. Ty masz łopatę, czy ten drugi? Oczywiście, że musiał mieć ten drugi. Ta, ma zdolność specjalną, Neville. Po chuj mu była łopata, szczerze. Jakiego chuja? Po to, żeby... Ale po co wprowadzać do postaci taką mechanikę, żeby raz tego użył? Naprawdę? Freda i George'a nie ma. No tak. Do kibla poszło. Chyba inne skojarzenia były, a nie, że właśnie bazyliszek. Tak, Harry wpadł na pomysł, że te wszystkie horcruxy można zniszczyć nie tak właściwie, bo miecz Godryka ma właściwości pochłaniania, absorbowania. Więc on zaabsorbował jad bazyliszka i on może niszczyć horcruxy. Tak jak zniszczył kolec dziennik. Jak i również lubię strasznie tą część. Lubię tą część. A ona jeszcze nie jest żonata. Tak, wezmę ślub w przyszłości i tak dalej. Jest, no mówiłem, że jest książka ogólnie traktująca o tym, więc... O przyszłości, tak? Więc o tym, co się dzieje po Harry Potterze. Także jeśli kogokolwiek to interesuje, to tak jak powiedziałem, zachęcam.
Dla mnie, no niektóre mechaniki są naprawdę śmieszne, jak coś takiego, kurwa. To się sprowadza zawsze do tego samego, że trzeba odkryć jakąś rzecz, albo użyć jakąś rzecz, no ale... Żeby zdobyć na przykład inną. Im więcej mechanik, tym bardziej złożone kombinacje mogą być. Tak jak tutaj, trzeba było zdobyć jedno, żeby zdobyć drugie, żeby zdobyć trzecie, żeby zdobyć czwarte. I aby przejść poziom, wszystko sprowadza się de facto do tego samego, nie? A, ryby. Zaraz zdobędę 100%. O, już mam z Ravenclaw. Także diademu nie potrzebuję, co? Mam nadzieję, że zdobędę. Nie zdobędę pewnie. Tak, tylko tutaj trzeba znać język węży. A my nie znamy języka węży. Ale Harry powiedział, że słuchał często, w jaki sposób Harry mówi przez sen XD. Więc zna. I co? Już dalej nic nie będzie? Nie, jest jeszcze. A, czyli zdobyłem. Praktycznie, że... No, nie może używać tak normalnie. Tego Lumo zostało zamienione. A widzicie, mimo takiego czasu, to nadal Lumos mamy. 50 tysięcy pewnie, co? Kurwa, no już nie dużo zostało. Tak, 50 tysięcy. Dobra. I tu się rodzi moje pytanie. Co mam kurwa zrobić? Tu coś jest, prawdzie. Nie wiem, kociołek będę miał otworzyć, czy coś? Kurwa, to jest poboczne. Tu jest coś. Okej. A, i ona się może rozłożyć tutaj. Może się rozłożyć. Ale ledwo mi się tak naprawdę udało. Mam 52 tysiące. Zaraz chyba więcej nie będę mógł zdobywać. Co? Nie, jeszcze coś jest jednak. Kusza? Dobra, weźmy jeszcze krzywołapa. Aby to wykopał. A, szkielet jeszcze jeden. Ej, także... O, Gryffindor jeszcze poszedł. Tam coś jest. XD. Już myślałem, że coś się zbugowało niestety. Byłbym niepocieszony trochę. Boję się boju. Tak, on czuje, jeśli jest zniszczony każdy Horcrux, bo wtedy, no wyobraźcie sobie, on podzielił na tam ilość części. I to jest tam 1/6 jego duszy, tak właściwie. Tak, bo tu dochodzi do rozszczepienia duszy. Ci wysadzili, most z
ze śmierciożercami i tak dalej. Już dla mnie temat Harry Pottera jest strasznie oklepany, bo zbyt dużo razy go przerabiałem, oglądałem i tak dalej, i tak dalej. Rudy ma dupę. Rudy ma kurwa dupę. Miejmy nadzieję, że ostatni odcinek będzie ostatnim odcinkiem. Że następny odcinek. No, chciałem to jak najszybciej zakończyć. A mógłbym sobie to co prawda kupić jakieś czary. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie. Yo.